Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Trwaj łaskawie mocą tej tajemnicy. Twój sługa, stelny, który zasnął w Panu, dostąpił radości życia wiecznego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Z on ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Pragnie wody ze strumieni, jak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Panie mój i Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, aby zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy się Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Każdy więc z nas samo sobie zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie was witam w naszym kościele. Witam wśród nas księdza prałata Antoniego Czarneckiego i księdza Grzegorza Chodkowskiego i was wszystkich, którzy przyszliście, aby uczestniczyć w tej mszy świętej pogrzebowej ofiarowanej za spokój duszy świętej pamięci Stanleya Kowalczyka, aby być z jego żoną, dziećmi, wnukami, jego bliskimi, aby modlić się o to, aby Pan Bóg przebaczył mu wszystkie grzechy i przyjął go do grona zbawionych w niebie. To jest cel tego naszego spotkania dzisiaj tutaj w kościele. Przeżywamy smutek z powodu odejścia człowieka, którego tak wielu znało. Człowieka, który był tak bardzo rodzinnym człowiekiem, tak bardzo związany ze swoją rodziną,
Dlatego tym bardziej ten smutek dzisiaj się potęguje. Tym bardziej jest nam trudno przeżywać Jego odejście. I ten temat odejścia wysuwa się często na pierwszy plan, kiedy sprawujemy liturgię pogrzebową, kiedy uczestniczymy w pogrzebie. Myślimy o odejściu człowieka, którego żegnamy. Tymczasem Pan Jezus mówi do nas o przyjściu. Mówi: przyjdę powtórnie. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy te słowa. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Przyjdę powtórnie. Chrystus sam osobiście przychodzi po każdego i każdą z nas, aby nas przeprowadzić przez bramę śmierci i aby zaprowadzić nas do tego mieszkania, które sam nam przygotował. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, mówi. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Każdy z nas ma w domu mieszkanie, dom. I niech się schowają nawet najpiękniejsze domy, jakie mamy tutaj na ziemi. A zatem, moi drodzy, Bóg, który nas kocha, przychodzi osobiście po nas, posyła swojego Syna, aby każdego z nas przeprowadzić do domu Ojca. My przeżywamy odejście, a zmarły przeżywa przejście. My rozstanie, a On spotkanie. Chrystus wprowadza człowieka w przestrzeń nowego, wiecznego życia. Nasza wiara nas uczy, że godzina śmierci jest godziną łaski, że jest to najważniejszy moment w życiu człowieka. Święty Paweł powie: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dlatego to przejście z życia do śmierci albo z życia tego ziemskiego do życia wiecznego jest taką godziną łaski. Bo wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dziś prosimy miłosiernego Boga, aby wprowadził świętej pamięci Stanleya do nieba, aby jego nowym adresem było niebo. Gdyż tam od początku czasów w Księdze Życia zostało zapisane jego imię. Pan Jezus powiedział też: nie cieszcie się, to do apostołów powiedział, nie cieszcie się, że duchy nieczyste wam się poddają, ale cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. Moi drodzy, jak powiedziałem na początku, żegnamy człowieka, który był tak blisko związany z wieloma ludźmi. Przyjechał do Ameryki w 1960 roku, jak wyczytałem w jego nekrologu. W 1960 roku. Ja się urodziłem w 68, więc zanim ja się urodziłem, on już był 8 lat w Ameryce. Tutaj poznał swoją żonę Halinkę. 50 lat razem żyli w małżeństwie. Razem z nią wychował czworo dzieci: Ewę, Tomiego, Franka, Krysti, 7 wnucząt. I chyba właśnie z tych wnucząt był najbardziej dumny, tak mówią. I też to tak nieraz widziałem u niego. Tutaj 5 chłopaków, jego wnucząt mamy przy ołtarzu. Służą jako ministranci. Na pewno teraz patrzy i jest bardzo dumny z nich. Ze wszystkich swoich wnucząt, całej swojej rodziny.
On miał taką szczególną relację ze swoimi wnukami. A one tak bardzo chciały, żeby dziadek wyzdrowiał. Tak się modliły, żeby dziadek wyzdrowiał. Nawet te maluchy, takie najmniejsze, one taką miały wiarę, taką miały taką swoją dziecięcą wiarę, że nawet taki czek na $1 000 000 napisało dziecko w szkole, żeby dziadkowi pomóc, żeby te pieniądze mogły gdzieś kupić, uratować jego zdrowie. Jakieś lekarstwo kupić cudowne. Też dzieci, widziałem tam jedno dziecko, gdzieś tam wypisało właśnie, kiedy był w szkole, uczyły się o sakramentach świętych, sakrament chorych, żeby dziadziu też przyjął ten sakrament chorych. Świętej pamięci Stanley był też bardzo aktywny w swojej parafii, w naszej parafii i w tej całej naszej lokalnej społeczności. Znowu wyczytałem w tym nekrologu organizacje, do których należał. To ja nie wiem, czy są jeszcze organizacje, do których on nie należał. PNA, PNI, White Eagle, St. Mary's Boosters, Grupa Piast. Są jeszcze jakieś tutaj nasze polonijne organizacje? Wszędzie był, wszędzie go było pełno. Wszędzie był ze swoim akordeonem. Moi drodzy, z pewnością to, że wszędzie był oraz to, że jego żona, jego dzieci naśladują go w tym jego społecznym zaangażowaniu, sprawia, że mają teraz tylu przyjaciół i znajomych, że wczoraj przez prawie 2 godziny była tak duża kolejka do domu pogrzebowego, żeby się z nim pożegnać i złożyć wyrazy współczucia rodzinie, że ja czegoś takiego już dawno tutaj nie widziałem. Obiecałem rodzinie, że przyjdę 30 minut przed zakończeniem tego widzenia na różaniec, ale gdzie tam, nie dało się. Bo tyle jeszcze ludzi czekało, żeby się pożegnać ze Stanleyem i złożyć wyrazy współczucia rodzinie. Więc dopiero na samym końcu już przyszedłem na krótką modlitwę. Tam w domu pogrzebowym był też wystawiony jego akordeon. To był chyba też taki jego bardzo wierny przyjaciel. Jak tutaj ludzie wspominają, jak to za dawnych lat, może nie tak dawnych, spotykali się, nie było jeszcze może, nie wiem, internetów, komórek. Stasiek przynosił akordeon, grał, ludzie śpiewali i tańczyli i było wesoło. Taki był. Ale potem zachorował. I tak się stało, że szpital to był prawie jak jego drugi dom. Nawet miał tam podobno swój pokój, swoją salę, bo tak często bywał w szpitalu. Nieraz tak było, że jego żona Halinka dzwoniła: mój Stasiek znowu w szpitalu. Czy może ksiądz przyjść do niego? Mój Stasiek znowu w szpitalu. Kiedy ja go poznałem, to już był chory, ale mimo choroby i mimo tego, że był zależny od pomocy innych, od pomocy swoich bliskich, nie tracił tej pogody ducha, nie tracił takiej wewnętrznej radości, tego serca dla swoich bliskich i nawet jeszcze z tym kabelkiem od tlenu na papierosa wychodził do garażu, żeby sobie jakoś tam humor poprawić trochę. Moi drodzy, miałem też okazję odwiedzać go w szpitalu, jak wspomniałem, ostatni raz na dzień przed śmiercią na ICU, kiedy udzielałem mu sakramentu chorych, a także to, co Amerykanie nazywają last rites, czyli odpust zupełny w godzinę śmierci, bo już taki był jego stan poważny, że już umierał. I rzeczywiście na drugi dzień umarł. Ksiądz Tomasz, nasz wikariusz, też go wiele razy odwiedzał z racji pierwszego piątku. Najpierw ja trochę z początku, potem jak ksiądz Tomasz przyjechał, to on przejął te obowiązki. I wiem, że zawsze się cieszył na te wizyty i cenił sobie to, że miał możliwość przyjąć sakramenty święte w pierwszy piątek. Taki był, tyle, tak jakoś go zapamiętałem.
Tak go zapamiętam. Jako dobrego człowieka, dobrego męża, ojca, dziadka, oddanego rodzinie, uśmiechniętego, mimo tego całego cierpienia, które nosił w sobie, jako człowieka szczerego, życzliwego, gościnnego, zawsze gotowego do pomocy. Wiemy, że to wszystko dobro idzie za nim przed Boga, na sąd Boży. I to będzie przemawiało na jego korzyść. Ale jak każdy człowiek nie był wolny od grzechów i dlatego, jeżeli potrzebuje naszej pomocy, to my tu po to jesteśmy dzisiaj, żeby właśnie modlić się za niego, żeby prosić miłosiernego Boga o przebaczenie jego grzechów, żeby w jego intencji przyjąć komunię świętą, żeby go w tym czasie, kiedy on tam właśnie staje przed Bogiem, wesprzeć, być z nim, zjednoczyć się z nim w tej samej wierze i w nadziei życia wiecznego, w nadziei zbawienia, w nadziei, która zawieść nie może, bo Chrystus za wszystkich i za Stanleya i za nas wszystkich oddał swoje życie i ofiarował nam łaskę zbawienia. Niech te intencje, niech te myśli dzisiaj nam towarzyszą i niech również nam towarzyszy i ta myśl, która przy pogrzebach często powraca i jakoś też w naszych sercach ma swoje miejsce, że my też tą drogą, którą Stanley przechodzi, przeszedł, my też pójdziemy. My też kiedyś umrzemy. I też trzeba, abyśmy na ten moment byli przygotowani. Tak jak on. Pomyślmy i o tym, kiedy dzisiaj w tym pogrzebie uczestniczymy. Niech Stanley otrzyma od Boga nagrodę życia wiecznego w niebie i niech Pan Bóg da mu to mieszkanie, które dla niego przygotował przed założeniem świata. Amen. We wspólnej modlitwie przedstawmy miłosiernemu Bogu nasze pokorne prośby. Pomóż Kościołowi dotrzeć do wszystkich narodów z nauką o wiecznym przeznaczeniu człowieka, o miłosierdziu i o sądzie Bożym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przebacz grzechy naszemu zmarłemu bratu i wprowadź go do chwały nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Podnieś na duchu rodzinę naszego zmarłego brata i wszystkich, których ta śmierć dotknęła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Nawróć serca tych, którzy odeszli od wiary i Kościoła i przyprowadź ich z powrotem do wspólnoty zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Skróć cierpienie zmarłym, którzy w czyściu dopełniają pokuty za swoje grzechy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Utwierdź i zachowaj w Twojej świętej służbie nas tutaj zgromadzonych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, przyjmij do swojego szczęścia w niebie naszego zmarłego brata i tych, którzy odeszli już z tego świata, a nas żyjących na ziemi, prowadź drogami zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Brzegiem szukał ludzi.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę, a także i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Stanisława i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego Sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności, bowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Gdy rozpada się dom doczesny, pielgrzymki znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Tego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Trzecia modlitwa orestyczna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie prosimy Cię, Boże, usiądź mocą Twojego Ducha te dary, które przynosimy Tobie na ofiarę, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy przed swoją męką i śmiercią tej nocy, które był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna i również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła,
Przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Roberta, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysyłaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tych wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjedno ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim cudze Stanisławie Kowalczyk, którego wezwałeś z tego świata do siebie. Sprawy ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni je nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, szczególnie rodziców Stanisława oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam radować wieczną chwałą Twoją, gdy oczysz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i pouczeni oświeceniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełni go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażę sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Teraz będziemy mogli przyjąć Komunię Świętą. Dla tych, którzy są spoza naszej parafii, pragnę powiedzieć, że podchodzimy do Komunii Świętej boczną nawą i ci, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę, powinni użyć hand sanitizer. Tutaj jest po obu stronach. I wracamy do naszych ławek środkową nawą. I'm not sure if we have people here who... Yes. So for those who don't speak Polish, I would like to say that right now those who are practicing Catholics in a state of grace may receive Holy Communion. And we come to the altar using side aisles. There is a hand sanitizer on both sides for you to use. And then we go back to our seats using a main aisle. And
Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Sprawy nasz brat Stanisław, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Proszę się na moment. Kilka może słów prywatnej refleksji. Kiedy ksiądz Ryszard zadzwonił mi zaraz po śmierci Stasia Kowalczyk, przejął mnie to bardzo. Aczkolwiek ta śmierć była już antycypowana, już wiadomo było, że coraz gorzej jest. Jak na to zaskoczyło człowieka bardzo boleśnie i dotkliwie. Dlatego, że Stasiu był częścią życia. Życia, którego przez jakieś, spotkałem go pierwszy raz jakieś 50 lat temu. Większość z was się jeszcze nie urodziła. I w tym czasie, przez lata całe, wspólnieśmy pracowali. Tylko znałem go bardzo dobrze. Jest dzisiaj życie, jak każde życie jest wielkim przemijaniem. Życie przemija z czasem, ze światem, a świat z życiem. Ksiądz Twardowski ładnie wyraził, życie jest jak rzeka. Płyniemy rzeką naszych lat, płyniemy nocą i dniem, choć tajemnica dla nas jest ludzkiego rejsu w sercach kres, dlatego ktoś ciągle nieospostrzeżenie odchodzi i zostawia po sobie pustkę w domu, pustkę w wielu sercach. Każde odejście, każdy pogrzeb i to dzisiejsze spotkanie mówi nam o ludzkiej bezsilności, a równocześnie o wielkiej wszechmocy Boga. Tylko Bóg ma prawo kiedykolwiek, w jakikolwiek czas wybierze, aby wezwać Go do siebie w czasie, który On wyznaczył. Bóg jest naszym Ojcem, który nie chce cierpienia swoich dzieci. Jego jedynym pragnieniem jest, aby z nimi żyły w Królestwie Życia, bez cierpienia, bez śmierci, bez łez. Bóg jest życiem i daje życie. I to nam rozświeca ciemności bólu, ciemności rozstania i ludzkiej bezradności. I dlatego, kiedy krzyż cierpienia, który Stasiu Kowalczyk nosił przez wiele lat, a szczególnie przez te ostatnie miesiące, tygodnie, dni, stałeś coraz cięższy i coraz trudniejszy do zniesienia, Bóg zainterweniował i wezwał go do siebie. Uwolnił go od bólu i to nie na chwilę, nie na dzień czy miesiąc, ale na zawsze, na całą wieczność. Odszedł do miejsca, gdzie dzień się nie kończy, słońce nie zachodzi, gdzie jest tylko radość i pełne szczęście. Myśląc o nim i o tym pogrzebie dzisiaj, zatrzymujemy się nad jego życiem. Życiem, które było, jak ksiądz Ryszard powiedział, poświęcone właściwie całej rodzinie. I to był pierwszy cel jego życia. Rodzina, dzieci i wnuczki. Druga to była społeczność. Do grupy należał zespołu Piast i tam udzielał się ile mógł. Należał do wielu organizacji, jak żeśmy słyszeli, ale w tej grupie pracował przez wiele lat. I wiele razy, pamiętam, dzwoniłem do niego, a to było dość często. I zawsze był chętny do pomocy. Zapytał się tylko, że sprawdzi, czy Halinka nie ma jakichś innych projektów, jakichś innych planów. Jeżeli nic nie miała, to przychodzili obydwoje. A później przyszła malutka Ewa. I przychodziła na próby, nie miała z kim zostawić, Halinka przychodziła z Ewą. Kładła ją obok stage, czyli sceny na stole, gdzie Rollins Bolek miał swoją orkiestrę i grał. Chyba lubiła tą muzykę, dlatego że zaraz zasypiała.
I to było można na każdej próbie, w każdą prawie niedzielę przez wiele lat. A później doszła i weszła w ślady swoich rodziców i też należała do grupy i poświęciła swój czas i swoje zdolności dla dobra drugich. I to jest piękny wkład, który oni włożyli w społeczność i za to Bóg ich błogosławił, bo mieli czwórkę zdrowych, dobrych dzieci, którzy idą w ich ślady. Stasiu grał na akordeonie, nie wiem, czy uczył ich na akordeonie, ale wiem, że ich uczył swoim życiem, swoim tym, jak żyć. I robi to bardzo dobrze, bardzo zbudowany tym, że ich dzieci dochodzą do kościoła, że dzisiaj ich pięciu służy do mszy świętej. Jeżeli Pan Bóg, jest powiedzenie, że Pan Bóg daje każdemu, kto odchodzi z tego świata, możliwość widzenia swojego pogrzebu. Jeżeli to jest prawda, przypuszczalnie nie ma żadnych racji, żeby nie była. Więc Stasiu dzisiaj się cieszy, patrząc na swoją rodzinę i dał Bogu w służbie Kościoła pięć wnuczków. I to jest bardzo dobrze. Nie tylko to, chodzą do szkoły świętego Józefa i tam pod czujnym łakiem księdza Grzegorza otrzymują wartości życia, które są przedłużeniem ich rodzinnych wartości. To jest piękne. To są wartości życia Bożego, nie Bidena czy Pelosi. To są wartości, które mają wieczne przeznaczenie, mają wieczne znaczenie. Dlatego za te wszystkie rzeczy, które włożą w naszą społeczność, za ten jego wkład w dobro społeczności właśnie, tutaj społeczności Webster, Worcester, Dudley, Sawbridge, tu z tego regionu zawsze był pomocny dla wszystkich. Był człowiekiem służby Bogu, bliźniemu i Kościołowi. I do Kościoła chętnie chodził, i w Kościele znajdował pociechę, zwłaszcza w ostatnich dniach i tygodniach. I dlatego jest ten czas taki trudny, ale Pan Bóg staje przed nami ze słowami nadziei. Bo jak w Ewangeliśmy słyszeli, ksiądz Ryszard potwierdził coraz bardziej, że Bóg czeka na każdego z nas. W czasie, kiedy się nie spodziewamy, Bóg przyjdzie i zabierze nas do lepszego życia. I w tym lepszym życiu Stasiu teraz uczestniczy. I cieszymy się, aczkolwiek jest to smutne i przykre, bo rozstajemy się z kimś, kto nam bardzo znany, bardzo bliski. I jest to trudne dlatego, że w naszej naturze jest, że nasi rodzice, bliscy, znajomi, przyjaciele razem byli z nami ciągle, bez końca, na zawsze. Tak śpiewają w różnych piosenkach. O tej miłości, która trwa ciągle, radości życia. Do tego człowiek jest stworzony i do tego przyjdzie na końcu dni naszej doczesnej pielgrzymki. Bo dzisiaj łączymy się modlitwą ze wszystkimi. Jestem bardzo wdzięczny księdzu Ryszardowi, że mogę tę mszę świętą celebrować. Dzisiaj księdzu Grzegorzowi, że przyjechał na ten pogrzeb, bośmy wspólnie zrobili, koncelebrowali ofiarę Bogu, największą, najpiękniejszą modlitwę, modlitwę Jezusa Chrystusa samego, by przyjął do radości swojej, radości życia wiecznego, duszy świętej pamięci Stanisława. A dla was wszystkich, którzy są pogrążeni w smutku, Bóg daje nadzieję, że Stasiu nie odszedł całkowicie od nas, bo pozostawił swoją legacy, swoją spuściznę, pozostawił dla swojej rodziny najważniejsze, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, których bardzo kochał. I widzę, że oni naśladują to pożegnanie w domu pogrzebowym, to pożegnanie, które było wcześniej, jest bardzo, bardzo wzruszające, świadczy o ich miłości, o życzliwości, o oddaniu. To zapadnie w ich pamięć, tym będą żyli, to zawsze będą pamiętać. Niech rodzinę zawsze to towarzyszy pomoc Boża i łaska Ducha Świętego. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Moi drodzy, jeszcze chwileczkę, Pani Aniu, zanim odmówimy tę modlitwę ostatniego pożegnania właśnie, to dziękuję kapłanom, księdzu prałatowi i księdzu Grzegorzowi i dziękuję Wam wszystkim za obecność na tym pogrzebie. W imieniu rodziny to czynię, bo wiem, że to jest dla nich teraz też bardzo ważne i na pewno są za to wdzięczni. I jeszcze chciałem podziękować naszej właśnie organistce, Pani Ani Jaster, bo była taka trudna sytuacja, wiecie. Nasz organista nie mógł dzisiaj być z nami, bo nie mógł się zwolnić dzisiaj z pracy akurat. A tutaj Stanley, który sam jest muzykantem, był muzykantem całe życie i miałby nie mieć na pogrzebie organisty. Próbowaliśmy wszystko. Nawet ze Springfield chcieliśmy organistę z Chicopee. Nie mógł, nikt nie mógł. I pani Ania się zgodziła, ona nie jest organistką, jest pianistką, ale bardzo ładnie dzisiaj nam zagrała i dziękujemy za to wszystko i myślę, że Stanley też jest bardzo wdzięczny jej za to. I teraz właśnie odmówimy modlitwę ostatniego pożegnania, a później pojedziemy na cmentarz. Jeszcze będzie modlitwa. Już momencik. Wiemy, że wskutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzechy. Złożyliśmy za zmarłego Stanleya ofiarę eucharystyczną. Teraz pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata, tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech nie zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg,
odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Stanleya i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w życiu ziemskim i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie prośby, i nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię. Cię otoczy,
gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramionach Twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramionach Twoje się skryć. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść, jak nie do matki,